Nieczęsto miewasz sny. Dzisiejszy jednak jest niezwykle wyraźny. Długo wędrujesz, aż wreszcie trafiasz pomiędzy kamienne mury Candle Keep. Przed tobą wznoszą się ściany twego dawnego domu, drzwi jednak są zamknięte na głucho. Widzisz światełko świecy w oknie twego pokoju, jednak gdy patrzysz, kamienie wokół okna nagle zbliżają się do siebie, jakby nawet ściany twego domu spiskowały przeciwko tobie. Słyszysz znajomy, choć dobiegający jakby zza światu w głos, jednak przyjazny i łagodny. Nie możesz tu wrócić, dziecko. Musisz iść dalej. Przed tobą pojawia się sylwetka Goriona. Jego widok powinien cię uspokoić, ale stary mak jest tylko cieniem człowieka, którym był kiedyś. W twoich snach jest równie martwy, co w życiu. Widmo przybranego ojca wskazuje mroczną knieję, jakby cię zapraszało. Może tak jest w istocie. Ciężko jednak będzie się przedrzeć przez chaszcze. Gdy o tym myślisz, kątem oka dostrzegasz prostą, wygodną ścieżkę. Wygląda tak, jakby była przeznaczona tylko dla ciebie. Przyciąga cię jak magnes, niosąc obietnicę odmiany dotychczasowego życia. Stoisz jednak bez ruchu. Szlak jest zbyt wygodny jak na twoje upodobania. Nie zamierzasz rozpaczać nad przeszłością, nie chcesz jednak też o niej zapomnieć. Gorion uśmiecha się i rozpływa w nicość. Pokusa staje się silniejsza, ty jednak się odwracasz i ruszasz w innym kierunku. Droga nie wygląda zbyt przyjaźnie, ale z pewnością zapowiada się ciekawie. W pewnym momencie do twych uszu dobiega złowrogi szept. Rozpoznajesz głos, mimo że słyszysz go po raz pierwszy. Dowiesz się. Nie zwracasz uwagi na słowa. Idziesz przed siebie, nie patrząc za siebie. Tak? Szkoda moich zdolności. Natychmiast to uczynię. Mdli mnie od waszej dobroci. Co proszę? Oczywiście. Pośpiesz. To miasto jest przykładem ludzkiego szaleństwa. Chciałbym jak najprędzej opuścić to miejsce. Szkoda moich zdolności. Tak, oczywiście. Pozdrowienia. Pozdrowienia. Co proszę? Mówi. A pocałuj się w sztych. A pocałuj się w sztych.
Pośpiesz się. Natychmiast to uczynię. Natychmiast to uczynię. Niech zrobię, co chcecie. Co proszę? Szkoda moich zdolności. Mogę zrobić cokolwiek zechcesz, ale niech to będzie wyzwanie. Mogę zrobić cokolwiek zechcesz, ale niech to będzie wyzwanie. Pośpiesz się. Natychmiast to uczynię. Oczywiście. Czy mogę wam towarzyszyć? Szkoda moich zdolności. Natychmiast to uczynię. Natychmiast to uczynię. I bez tego jestem dostatecznie wściekły. Tak? Pośpiesz się. Szkoda moich zdolności. Oczywiście. Szkoda moich zdolności. Co proszę? Natychmiast to uczynię. Pośpiesz się. Tak? Czego chcesz? Mój honor, czym to moje życie. Mówiliście do mnie? Śmierć wam! Tak? O wszechpotęgo i władzo?
Niech śpi lekko. Tak? Natychmiast to czyn prawdziwie szlachetny. Szkoda moich zdolności. Czego śpi lekko, mistrzu. A pocałuj się w sztych. Co proszę? Szkoda moich zdolności. Oczywiście. Oczywiście. Długi masz jęzor, co? Podążamy ścieżką prawości, ścieżką Helma. Szkoda moich zdolności. Mówi, a pocałuj się w sztych. Zrobię, co chcecie. Tak? Natychmiast to uczynię. Co proszę? Oczywiście. Szkoda moich zdolności. Hola, wy tam. Mam dla was ciekawą propozycję. Witajcie, najemnicy. Jestem Silke, nadzwyczajna Tespika. Pośpiesz się. Tak. To miasto jest przykładem ludzkiego szaleństwa. Chciałbym jak najprędzej opuścić to miejsce. Pośpiesz się. Natychmiast to uczynię. Tak, koleżko? Uff. Niech to... Tak, natychmiast to uczynię. Tak, ser? Założę się, że niewiele ci już życia zostało. Śmierć wam! Był to czyn prawdziwie szlachetny. Sługa natury jest gotów. Co proszę? Czego chcę? A pocałuj się w sztych. Natychmiast to uczynię. Pokazują się tu różniste niesamowitości. Tak? Mów. A pocałuj się w... Śp
Pij lekko, mistrzu. Dziękuję za uznanie. Jeszcze jedno miłe. Niu, niu i idę sobie precz. Co proszę? Szkoda moich zdolności. Oczywiście. Natychmiast to uczynię. Chciałbym tylko mieć przy sobie moją fajkę. Niech, a pocałuj się w sztych. Śpi lekko, mistrzu. Jeszcze jedno miłe. Niu, niu i idę sobie precz. Pośpiesz się. Natychmiast to uczynię. Szkoda moich zdolności. Słuchajcie, słuchajcie. Oczywiście. Co proszę? Natychmiast to uczynię. Natychmiast to uczynię. Szkoda moich zdolności. Tak? Był to czyn prawdziwie szlachetny. A pocałuj się w sztych. Gorion byłby dumny z waszego postępku. Pośpiesz się. Szkoda moich zdolności. Natychmiast to uczynię. Może ta drużyna nie potrzebuje pomocy aż tak bardzo, jak myślałam. Mówi... Zrobię, co chcecie. Tak? Natychmiast to ucz. Szkoda moich zdolności.
natychmiast to uczynię. Wyroczni garla, złoto połyskliwego. Pośpię, oczywiście. Co proszę? Szkoda moich zdolności. Niech złoto połyskliwy was prowadzi. Pośpiesz się, szkoda moich zdolności. Natychmiast to uczynię. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Niech, a pocałuj się w sztych. Szkoda moich zdolności. Szkoda moich zdolności. Co? Szkoda moich zdolności. Nie mam czasu na pogaduszki. Miło was poznać. Młot w krzepkiej dłoni nauczy Moresu każdego. Nie masz lepszej ochrony niż kamienne ścięgno. Młot w krzepkiej dłoni nauczy Moresu. Nie masz lepszej ochrony niż kamienne ściany. Był to czyn prawdziwie szlachetny. Pośpiesz się. Szkoda moich zdolności. Oczywiście. Nie masz lepszej ochrony niż kamienne ściany. Nie masz lepszej ochrony niż kamienne ściany. Śmierć wam! Gorion, tego by nie pochwalił. Wstyd! Nie podoba mi się to, co ta drużyna robi. Może przydałby się tu lepszy dowódca? Tak? Co proszę? Oczywiście. To, co teraz robimy, przekracza wszelkie granice przyzwoitości. Szkoda moich... Co proszę? Szkoda moich zdolności. Szkoda moich zdolności. Moja gospoda stoi otworem dla wszystkich, którzy umieją się zachować.
Pośpiesz się. Oczywiście. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Szkoda moich zdolności. Oczywiście. Natychmiast to uczynię. Rzeki spływają krwią. Sługa natury jest gotów. Tak, natychmiast to uczynię. Oczywiście. Pośpiesz się. Szkoda moich zdolności.
Natychmiast to uczynię. Siadaj proszę, gdzie tylko chcesz. Moja gospoda stoi otworem dla wszystkich, którzy umieją się zachować. Tak?